Witajcie kochani w nowym dniu. Dzisiaj zaczynam nagrywać. Wczoraj nic nie nagrałam, oprócz tego, że Leoś wrócił do domu. Tak się biedny kładł na mnie, leżał na mnie cały czas. Tutaj miałam jego główkę. No biedny potrzebował, cały czas łaził za mną i cały czas jeszcze mu się tak dupka plątała. I leżał biedny na mnie, taki przytulasek kochany, ale już jest z nim dobrze, już się bawi i jestem zadowolona, szczęśliwa, że już wrócił praktycznie do siebie. Wczoraj mnie tak strasznie zaczęła głowa boleć. Rano też wzięłam tabletkę i jestem przerażona tymi sytuacjami, co się dzieje tutaj u nas za granicami. No, straciłam ochotę po prostu nagrywać, bo to, co się dzieje, żal mi tych ludzi i szkoda, i w ogóle, że takie coś się dzieje, to jest dla mnie, no nie mieści mi się w to w głowie. Dzisiaj jedziemy na rehabilitację, dzień się toczy, później z aparatami słuchowymi, mam nadzieję, że zostaniecie z nami. Nie wiem, czy to zmiana pogody, że mnie tak głowa boli, czy natłok informacji złych, no ja tak czasami mam. Także jedziemy później po aparaty i Alan je właśnie bułeczkę w aucie i spieszymy się, jedziemy. Wczoraj był taki korek do stacji benzynowej, masakra, jeszcze takiego korku nie widziałam tutaj u mnie w miejscowości. Na dwóch stacjach ogromne kolejki, a mi się akurat benzyna po prostu skończyła. Miałam chyba 10 km jeszcze do przejechania, więc musiałam zatankować. Tak się dziwiłam, kurczę, co to się dzieje? A, okazuje się, że miała zdrożeć. Zobaczymy, ile dzisiaj kosztuje ta benzynka. No i co, jedziemy, bo szkoda czasu. Powiem wam, że przyjeżdżaliśmy obok naszej stacji benzynowych, dwóch mamy w naszej miejscowości. Teraz jesteśmy w Krakowie. W Krakowie jest spokój na stacjach benzynowych, ale u nas co się dzieje? W ogóle całą benzynę i gaz wykupili na jednej stacji. Nie ma kompletnie, no nic, nie da się zatankować, awaria, nie ma benzyny. A na drugiej stoga kolejka, że po prostu 5 km. Także wczoraj się zatankowałam, tak jak mówiłam, ale... Aha, ale w Krakowie jeszcze słyszałam, że są ograniczenia, że można tylko ileś 50 litrów zatankować, coś takiego. Wiem, że są na pewno ograniczenia w Krakowie tankowania, także dzieje się. Przeraża mnie to. Masakra. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. A my idziemy z Alankiem. Alanek taki smutny, bo wie, gdzie już przyjechał. No, ale później szybko wracamy do domu i później znowu ogarniam dom i jedziemy z powrotem do Krakowa, bo no 4 godziny mi się nie chce siedzieć w Krakowie, wolałabym coś zrobić w domu. Tak więc wracam do domu, ogarniam dom, mieszkanie, będziemy robić sobie coś do jedzonka i później jedziemy na... Później jedziemy załatwić aparaty słuchowe. Tak więc bądźcie z nami. Pada deszcz, pogoda beznadziejna, a my idziemy z Alankiem. Rozebrał buty, nie chciał wyjść z auta. Oj Boże, Boże, ale i tak mamy kilka minut, tak więc lecimy. Kochani, jesteśmy już po... Alan, zobaczcie, w jakim stanie. Nie chciał ćwiczyć. Wychodzimy na zewnątrz. Odstają mi włosy. Tak więc Alan nie chciał ćwiczyć. Z wielkim trudem udało się go przekonać, zmusić. Ja wyszłam z pomieszczenia, bo przy mnie nie da rady ćwiczyć. Tak więc teraz jedziemy na frytki zakręcone dla Alana i jedziemy do domu posprzątać, a później po te aparaty. Co? Nie do domu? Jedziemy, Alanek. Nie płacz. Muszę wyłączyć radio, bo co 15 minut są informacje, są wydarzenia, są fakty i te informacje na mnie działają destrukcyjnie. Każdy się boi, każdy jest zastraszony i to jest naprawdę ciężka sytuacja i te informacje, doniesienia działają na mnie destrukcyjnie, a nie ma co, jesteśmy jeszcze bezpieczni, będziemy bezpieczni, mamy wsparcie i tak myślę, że powinniśmy żyć normalnie, nie powinniśmy być zastraszeni, także do boju. chociaż ciężko jest, bo te rzeczy, które się dzieją teraz, to jest naprawdę, no chyba cała Polska żyje i każdy żyje tym, co się dzieje za naszą granicą, ale musimy sobie dać radę z tym wszystkim i nie spodziewałam się, że tak to będzie wyglądało, że co prawda wiadomo było, ale nie spodziewałam się, że aż tak to na nas wpłynie, że aż takie zdarzenia, fakty wyjdą na jaw, że tak po prostu ktoś potrafiłby zrobić. Tak więc jedziemy, koniec już z tym, nie włączam radia, żyję normalnie, jedziemy, bo jestem mega głodna, tak mi burczało w brzuchu na terapii, że musiałam się zasłaniać, bo rano po prostu nie chce mi się jeść, ale już jest godzina 11 i burczy w brzuchu totalnie masakra. Później zrobię trening, jak już pozałatwiamy wszystkie sprawy, aparaty, bo trening to jest must have, lubię się zmęczyć i to tak mega siłowo, to jest dla mnie bardzo fajna sprawa i daje energię na cały dzień. Wczoraj też trening był zaliczony, dzisiaj również. Wracamy do Leosia, zobaczymy jak on się czuje, chociaż dzisiaj dałam mu smaczek, już się bawił, tak więc jedziemy. Proszę. Nie ma okrągłych kółek. Nie ma okrągłych kółek. Właśnie jesteśmy pod McDonaldem, zamówiłam Alanowi frytki zakręcone, ale nie było, teraz są jakieś z pieprzem, więc zamówiłam mu cheeseburgera na poprawę humoru, ja sama nic nie zamówiłam, tylko kawę bez cukru. Jestem zadowolona i dumna z siebie i mogę się pochwalić, że wyeliminowałam cukier, nie słodzę nawet kawy rano, także juhu! Mam nadzieję, że tak zostanie. Bekon, jajeczko z cebulką, do tego sałatka ze szpinakiem. Bekon zaraz ci zrobię. Tutaj mamy jeszcze pomidorki suszone, jak i koktajlowe i serfeta, tak więc takie śniadanko. Jak mówiłam, że jak na coś się uprę, to cały czas mogę to jeść i cały czas to męczę. Tak więc to moje śniadanko, zabieram się za jedzenie, już troszeczkę posprzątałam, ogarnęłam mieszkanie. No bo trzeba się spieszyć, bo zaraz musimy znowu jechać. Kochani, kupiłam ten inhalator dosyć niedawno, może widzieliście w filmie. W każdym bądź razie kosztował 200 zł, bezprzewodowy. Tutaj jest ładowanie. Pomimo tego, że tutaj ładuję, zobaczcie, włączam. Power i bateria świeci na pomarańczowo, no i się wyłącza. Przełożyłam tutaj baterię z pilota, ale niestety nie działa. Więc muszę kupić nowe baterie, jakieś lepsze i zobaczymy, czy to będzie działać. Potrzebuję na już, bo Alan ma chrypkę, no nie działa i musi się inhalować, więc a stary inhalator już niestety, ale jest bezużyteczny. Kochani, lecę, bo sprawdziłam w nawigacji, że jest korek na autostradzie, a tak to byśmy szybko przejechali autostradą, ale niestety jest korek, jakiś tam wypadek i musimy jechać, żeby zdążyć na czas. Zobaczymy, którą drogą pojedziemy, bo to zależne jest właśnie od korków i na mieście, i na obwodnicy, czyli na autostradzie. Kotinko jest, dobrze się trzyma. Będzie się malował moimi kosmetykami. Kochani, powoli wjeżdżamy na autostradę. Dobrze, że włączyłam nawigację zupełnie inną drogą, w ogóle mi nieznaną, pojechaliśmy, bo mega jest korek na autostradzie, na obwodnicy. Będziemy jechać 16 minut, kilka kilometrów dosłownie. No ale cóż, takie życie, mamy czas, pół godziny, specjalnie wyjechałam wcześniej, tak więc warto patrzeć na nawigację. Kochani, o co chodzi z tymi aparatami? Alan jest chłopakiem, który rośnie nam i po prostu te aparaty są już niedostosowane do jego małżowiny usznej i trzeba po prostu to przedłużyć, bo no, źle się czuje, niekomfortowo, uciska go, boli go, no i trzeba to po prostu zmienić na większe, także zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Taki aparacik sobie wybrał, kolorowy. odebraliśmy Oliwkę od babci, jest na Liderkach. Byliśmy jeszcze wcześniej w aptece kupić nebut, pelafen na kaszel suchy, taki pedit drill, tak, i z jakimś bluszczem na kaszel mokry. Tak więc teraz zaraz jedziemy do domu. Zakupy zrobiliśmy w Lidlu, jak Oliwka jest teraz na Liderkach. Alan sobie kupił Cheetosy keczupowe. Zapomniałam kupić koncentratu. Muszę stanąć tutaj w sklepie pobliskim, jak już będziemy jechać do domu, bo już mi się nie chce wracać do żadnego sklepu. A, i kupiłam jeszcze w masarni, Alan, łopatkę wieprzową. Nawet bardzo ładna, powiem wam, że bardzo ładna. No i kupiłam sobie kabanosy i zamierzam sobie teraz trochę zjeść, bo będziemy czekać w sumie pół godziny na Oliwkę. I zamierzam zjeść kabanosy. Tak? O, ja nie, to nie dobre. Dobre, dobre. Why don't you get it by now? Tell me what you learned in grade school. Witam was, kochani, w nowym dniu. Dzisiaj zaczynamy dość późno. Nie wiem, czy to będzie kolejny vlog, czy po prostu zrobię nowego vloga. W tamtym vlogu się z wami nie pożegnałam. Zrobiłam jeszcze zakupy w Biedronce. Boczek kupiłam, kapustę, kiełbasę na mój bigos. Ale jeszcze dzisiaj go gotowałam i jeszcze go tak naprawdę nie zrobiłam. Zrobiłam rano trening, ogarnęłam się, śniadanie i dzieciaki dzisiaj pojechały do babci. Jestem właśnie przed blokiem. Autostrada, obwodnica Krakowa była pusta, więc szybko przeleciałam przez tą obwodnicę. I teraz już jestem pod blokiem. Zobaczymy, może później pójdziemy gdzieś na kawę, coś zjeść, na jakiś spacer. Zobaczymy, mam w każdym bądź razie wolne. A to się bardzo, bardzo rzadko zdarza. I się umalowałam. I się ładnie ubrałam. Zresztą dużo lepiej się czuję we własnym ciele, bo widzę rezultaty mojej, że tak powiem, wstrzemięźliwości od pewnych produktów. No i dużo, dużo lepiej się czuję. Moja samoocena wzrasta i bardzo, bardzo się cieszę. Tak więc zabieram was ze sobą. Jest, no w sumie dość zimno, bo 2 stopnie do 6, ale mam nadzieję, że mnie rozgrzeje ten spacer. Poza tym no, to nie są trzaskające mrozy, żeby się czegoś tutaj bać. Ubrałam się dość ciepło, jak widzicie szalik mam, kurtkę mam, tak więc jestem przygotowana. Kawa mnie rozgrzeje, oczywiście bez cukru. I co? Lecimy na podbój tego dnia. Tak więc zostańcie ze mną. Give it to me like you want it. Did you forget that code? Why is our love it one-sided? It should really be give and take. Fill you up and leave me empty. Baby, was that my mistake? Covering these feelings, going through changes. I'm just so mad right now, I can't even think straight. So I'ma just tweet it and delete it, knowing you won't read it. Before we get too far away, I need to clear my mind. Kochani, moje ulubione śniadanie. Naleśnik z serkiem mascarpone i bita śmietana z serkiem mascarpone. Pełno tłuszczu, ale co tam. Super śniadanko. Witajcie, kochani, w kolejnym dniu. Wczoraj nie nagrywałam za dużo, bo poszliśmy później do restauracji, byliśmy na spacerze na Wawelu, na rynku, przeszliśmy praktycznie cały rynek, bo jak dzieci nie ma, to możemy spokojnie pochodzić, porozmawiać, odpocząć, oddychnąć, spożytkować tą energię, rozładować ją, napięcia różne. Tak więc wybraliśmy się na spacer, później poszliśmy do restauracji, czekaliśmy 30 minut na stolik. I to mnie tak już zdekoncentrowało. Tyle ludzi tam było, dzieci jeszcze, które latały, obijały się o nasz stolik, bo posadzili nas akurat obok jakiejś imprezy rodzinnej wrzaski, krzyki. No nie dało się nagrywać, bardzo dużo ludzi, oblegana restauracja. No i nic wam nie nagrałam. Napiłam się tam kawy, zjadłam obiad, sałatkę z mięsem i to by było na tyle. W każdym bądź razie wczorajszy dzień skończyliśmy takim akcentem. Dzieciaki były u babci, odebrałam, bo bawiły się. No i jak wiadomo, ogarnięcie, już nic ciekawego nie było wieczorem. Dzisiaj, było wieczorem coś ciekawego, było coś ciekawego. Wczoraj właśnie u babci, ona ma wagę, stanęłam na wadze. Dokładnie miesiąc temu byliśmy w szpitalu i tam ważyłam się. Waga była, no nieważne jaka, bo już nie chcę tutaj nawet mówić o tej wadze, bo jest przerażająca, ale wczoraj stanęłam na wadze i minus 5 kg przez miesiąc. Tak więc wow, przez tyle miesięcy nie udało mi się w ogóle doprowadzić do jakiegokolwiek spadku kilogramów. Naprawdę. I ćwiczyłam interwały i cardio. No nic kompletnie nie pomagało. Co prawda też stosowałam dietę, ale dietę taką, którą ja sobie po prostu wymyśliłam, bo ja tak chciałam. A teraz jednak stosuję się do ograniczeń i stosuję się do właśnie kanału Bracia Rodzyń. I naprawdę jestem w szoku, że przez tyle miesięcy nie potrafiłam schudnąć, a tutaj przez tak naprawdę miesiąc schudłam i nie jestem głodna, jestem nasycona. No w ogóle to zupełnie inny wymiar. Co prawda troszeczkę mi głowa bolała przez jeden dzień czy dwa. Nie wiem, czy to ze względu na pogodę, czy to ze względu na zmianę odżywiania, ale naprawdę jest super i jestem w szoku, że takie efekty są. Tak więc jestem mega zadowolona. W każdym bądź razie, no to, co się dzieje na świecie, to jest no nie do uwierzenia, ale powiem wam, że no nie możemy się tym załamywać. Ja się załamałam przez pierwsze 3 dni, może właśnie dlatego też te filmy nie było tych filmów i się troszeczkę podłamałam, załamałam. Co prawda cały czas coś kręciłam, ale żeby to jakoś zmontować, żeby to jakoś uwiecznić i żeby to był jeden film cały, to no nie da się chyba z tego zrobić jednego filmu, więc to będą chyba 3 dni w jednym filmie. W każdym bądź razie musimy wrócić do rzeczywistości, do swoich zajęć, żyć po prostu dalej, bo rzeczywiście no to wszystkich nas tak jakby dobiło, ale pomagamy jak możemy, każde państwo pomaga jak tylko może. Są praktycznie już wszystkie sankcje uaktywnione, no i Rosja. No i Ukraina się broni i to też jest najważniejsze, to daje siłę, wiarę i bardzo kibicujemy im. Tak więc kończę tego vloga, mam nadzieję, że będzie jutro lepsze, da radę Ukraina, w to wierzę, będzie dobrze i wy też tak myślcie, mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku i do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że zostawicie łapki w górę, subskrypcje. Bardzo wam dziękuję, że jesteście, że oglądacie moje filmy. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaki, pa!